Witam Was, kochani. Pozdrawiam serdecznie. Kocham Was bardzo. Jestem na tarasiku w Czarnogórze. Odpoczywam sobie. No oczywiście, co mogę robić? Odpoczywam sobie, relaksuję się i mówię te kilka słów do Was. Naprawdę to nie ma kiedy nakręcić filmiku, coś powiedzieć dłużej, no bo jak się przemieszczam, no to nie mam gdzie postawić aparatu. Ale co nieco Wam tam nagrałam. Nagrałam Wam okolice, żeby Wam pokazać piękny pejzaż, no i oczywiście tam, gdzie ja się bawię. Dzisiaj jest troszeczkę z rana, tak jeszcze chmurki się rozsiały, zachmurzone, ale już się przeciera. Wczoraj też było tak na pół godzinki, wydawało się, że już będzie padać. Gdzieś tam pogrzmiało, a za chwilę wyszło przepiękne, gorące słońce, było 30 stopni. Moje współlokatorki pojechały sobie dzisiaj na wycieczkę. No ja oczywiście nie mogę jechać, bo tam będzie jakiś przepływ statkiem, będzie bujanie, a ja mam z tym problemy, więc ja sobie jutro jadę do Albanii zwiedzać. Co bym jeszcze chciała powiedzieć, kochani? No co bym wam chciała powiedzieć? No na pewno się bawię dobrze, czuję się dobrze, są to piękne okolice, są góry, jest woda, są jakby trzy miejsca, gdzie można leżeć sobie nad wodą do wyboru. Już byłyśmy na wszystkich trzech. No ja jak zawsze jestem zauroczona, bo kto już mnie zna, wie, że ja się lubię delektować wszystkim. Ja na zwykłej ławeczce, na zwykłej łące odpoczywam i się delektuję. A co dopiero, jeżeli jestem tutaj w takim pięknym miejscu. Jeżeli ktoś z Was był w Czarnogórze, to na pewno wie, zna tę okolicę. Ktoś jak nie był, no to zobaczy z moich filmików. Ja jestem mile zaskoczona, bo tak jak wcześniej wspomniałam, ja nie planowałam tego. To zaplanowało mi życie. Wcześniej mąż wyszedł z ofertą i zabrał mnie do Zakopanego, a teraz jestem tutaj. Zupełnie spontanicznie. Był jeden wpis na Facebooku. Moja koleżanka napisała mi, że ktoś zrezygnował i ja już byłam chętna. Ja, uwierzcie mi, ja nawet nie wiedziałam, gdzie to będzie. Ona mi tylko napisała, że jest wolne miejsce, podała numer, gdzie mam zadzwonić. Oczywiście ja szybko za telefon zadzwoniłam i pierwsze słowa, proszę Panią, czy jest jeszcze aktualne to miejsce, bo ja jestem chętna. A jak mi Pani powiedziała, że tak, to ja dopiero się zapytałam, a gdzie to będzie? Bo naprawdę dla mnie nie ma znaczenia, gdzie ja będę. Ja czuję się zawsze fajnie. Moja dusza fruwa, moje serce się raduje, moja buzia się śmieje, a ja sobie odpoczywam. No to kochani, tyle. Zaraz Wam pokażę z mojego okienka, gdzie jest jaki widok. Najpiękniej Was pożegnam. I mam nadzieję, że już chmurki widzę się rozsiewają, bo to bardzo szybciutko, w ciągu pół godziny pogoda się zmieni. Więc pójdę sobie na plażę. Jeżeli nie, to jeszcze mam do dyspozycji tutaj basen koło hotelu. No to ja Was serdecznie kocham i pozdrawiam. No oczywiście to będzie wszystko z opóźnieniem Wam pokazane. No niestety nie mam możliwości Wam tego przesłania na bieżąco, ale nie szkodzi. Nic nie ucieknie. Wy zdążycie to zobaczyć. A ja wgrywając Wam to wszystko, będę moim sercem odbierała to jeszcze raz i będę sobie cudownie wspominać to, uśmiechać się, oglądać sobie te swoje zdjęcia i te filmiki. No to kochani, cudownego dnia. Kocham Was bardzo. Tule. Całuski. Jeszcze Wam pokażę tutaj, gdzie jestem. Jaki mam widok? Tam mamy widok na takie drzewa z pagórkiem. A tutaj mamy widok na góry. Takie, wiecie, to są inne góry niż nasze góry. I tam jest dróżka w dół na ten tak zwany deptak, gdzie jest morze, gdzie jest
sklepików pełno. No to ja Was serdecznie pozdrawiam jeszcze raz i całuski i do zobaczenia w Polsce.